Matej Żagar w białym kasku. On lubi się tu pościgać też. No zobaczmy, ostatni akt tej dzisiejszej rywalizacji. Tankate bardzo dobrze, Pierre tym razem został na starcie. Frick wywozi po zewnętrznej Żagara i dołącza do swojego rodaka. Falubas na dwóch pierwszych miejscach. Pierre tego tak nie chce zostawić. Pierre będzie walczył z kangurami z Australii. Tończyk czy Australijczyk? Tankate czy Pierre? Co tu się wydarzy? Jak na razie 5-1 dla Falubasu. To Żagar atakuje oczywiście Tankate'a. Żagar ma olbrzymią ochotę, żeby przedzielić się Australijczyków. Ale jak na razie Frick i Tankate na dwóch pierwszych miejscach. Szaleństwo w Zielonej Górze. To zapowiada się na olbrzymią 20-punktową wiktorię Zielonej Góry nad Bydgoszczą. Żagar tego tak nie zostawi. Ależ ma apetyt. Ależ kąsa. Ależ atakuje. Tankate utrzymuje drugie miejsce. Żagar jest trzeci. Jeszcze jedno okrążenie. Kenneth pierwszy nie liczy. Falubas na dwóch pierwszych miejscach. Frick, Tankate, Żagar. Żagar jeszcze tańczy. Żagar jeszcze walczy. Żagar próbuje wycisnąć z tego wyścigu ile się da. Ale Tankate utrzymuje drugie miejsce. Falubas wygrywa 5-1. Falubas w 14. Falubas w 15 na 5-1. Falubas, nie wiem czy to dobre słowo, ale nokautuje Polonię Bydgoszcz, bo taki wynik, jaki Państwo widzą, 55-35, wątpię, żeby ktoś obstawiał taki rezultat. Plus 20 w kontekście rewanżu, to sprawia, że zielonogórscy kibice, których teraz Państwo obserwują, naprawdę mają powody do olbrzymiej satysfakcji i to Zielona Góra będzie pewnie mieć olbrzymi animusz i olbrzymi apetyt, żeby tak dużą przewagę obronić na torze w Bydgoszczy.